Szanowni Państwo, ja może powiem tak, że w temacie... W temacie sny to jestem za, a nawet przeciw. Bo z jednej strony kto śpi, to nie grzeszy, a z drugiej strony kto grzeszy, też śpi. Choć nie zawsze, wiem to po sobie. Jak podczas wizyty w Anglii spaliśmy w tym zamku Windsor, to łóżko krowy Wiktorii było tak wielkie, żeśmy z Danuśką przez całą noc znaleźć się nie mogli. A z kolei w Stanach, w tym ich białym domku, jak mnie posłali w tym gabinecie owulacyjnym, dobrze powiedziałem? To prześnił mi się Clinton, który spytał: Lechu, co wolisz na noc? Cygaro czy stażystkie? To ja mu po katolicku odpowiedziałem: i piwo.